Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Dziś zajmiemy się tematem starożytnego Egiptu i psychodelików. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że starożytni Egipcjanie wykorzystywali silne psychodeliki do religijnych, duchowych celów. To być może one miały ogromny wpływ na ich przekonania i wierzenia. Możliwe jest również to, że właśnie zdobyte w ten sposób informacje starali się przekazać swoim potomkom poprzez tajemnicze petroglify i hieroglify. Być może wydawać się to teraz dziwne, ale po obejrzeniu dzisiejszego odcinka zobaczysz, że jest tutaj kilka ciekawych poszlak. Żeby nakreślić co i jak, musimy najpierw rozpocząć ten temat od strony naukowej. Tutaj od razu dodam, że nie będziemy się jakoś bardzo mocno zagłębiać w tą tematykę, dlatego nie ma się czego obawiać. Informacje, które chcę Wam przekazać, nie pochodzą z mojego własnego doświadczenia, a z przekazów innych ludzi oraz badań naukowych. Dodam jeszcze, że ten dzisiejszy filmik nie ma na celu zachęcać kogokolwiek do tego typu substancji. Zacznijmy od DMT, czyli dimetylotryptaminy. Jest to organiczny związek chemiczny, inaczej psychodeliczna substancja psychoaktywna. Samo DMT występuje naturalnie w małych ilościach w ludzkim organizmie, a dodatkowo w naturze występuje w wielu gatunkach roślin. Rośliny, które zawierają DMT w większych ilościach, są powszechnie używane przez południowoamerykańskie plemiona indiańskie i są one zwykle głównym składnikiem napoju Ayahuasca. Jeżeli chodzi o pierwsze badania, które przeprowadzono nad psychoaktywnym działaniem tej substancji, to prowadził je Stefan Szara w latach 50. XX wieku. Kolejną osobą, która zajmowała się badaniem tej substancji był psychiatra Rick Strassman z University of New Mexico. Robił to w latach 90. Wtedy to ze wszystkich przebadanych osób, aż 20% ochotników, którzy otrzymali wysokie dawki DMT, doniosło, że miało kontakt zmysłowy z istotami pozaziemskimi. Podobnych doświadczeń przeżywali również uczestnicy badań prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa i tam prawie każda z 2,5 tysiąca ankietowanych osób deklarowała, że miała wtedy kontakt z bytami, które były świadome i inteligentne. Mało tego, aż 72% badanych osób było przekonanych, że spotkane istoty nie były tylko wytworami ich umysłów, a prawdziwymi istotami. Co ciekawe, odsetek osób, które deklarowały ateizm lub agnostycyzm w konsekwencji właśnie tych spotkań spadł o ponad połowę. Mamy więc pewność, że doświadczenia tej przeżycia miały ogromny wpływ na ich wierzenia. Pomimo tego, że jest to zakazana substancja w większości krajów, no to jednocześnie każdy z nas naturalnie wytwarza ją w swoim organizmie. Mało tego, w niektórych kulturach nie jest to uważane za narkotyk, a za coś wręcz świętego. Mam tutaj na myśli na przykład ajahuaskę oraz inne substancje tego typu, które wykorzystywane były, no i są przez wiele ludów od tysięcy lat. Według mainstreamowej wiedzy naukowej nie wiadomo, do czego to DMT jest potrzebne w naszym organizmie i po co istnieje ona w tak wielu roślinach. Ci głównonurtowi badacze podejrzewają, że pełni funkcje przeciwlękowe, neuroprotekcyjne, a także bierze udział w formowaniu treści percepcji. Doświadczenia z DMT nie wpisują się w klasyczne rozumienie halucynacji, no ale też nie przypominają śnienia. Wiele osób po tych przeżyciach dzieli się swoimi relacjami i odczuciami. Mówią oni o poczuciu opuszczania ciała, pobudzenia emocjonalnego, no ale także o zmianie sposobu postrzegania siebie i percepcji czasu. Dzięki pomiarom elektrycznej aktywności mózgu wiemy, że pod wpływem DMT mózgi ludzi w znacznie mniejszym stopniu wytwarzają fale o częstotliwości beta i alfa, no a więc te, które towarzyszą nam na jawie. Po zażyciu tych substancji dominują jednak fale teta i delta, które normalnie wytwarzane są podczas snów. Wydaje mi się, że tym wstępem zarysowałem o co chodzi z DMT osobom, które nigdy o tym nie słyszały. Myślę więc, że możemy przejść do głównej części tego odcinka i do tematu starożytnego Egiptu. Tak jak wspominałem już, na kontynentach amerykańskich Indianie spożywali na pewno tego typu substancje i robią to do dziś, ale po drugiej stronie Atlantyku rośnie drzewo Akaya Nilotika. O jego istnieniu z pewnością wiedzieli starożytni Egipcjanie, bo mowa o nim była już w ich mitologii. My dziś wiemy, że drzewo to zawiera DMT. Mainstreamowi naukowcy nie wiedzą jednak, czy starożytni Egipcjanie wykorzystywali jego pełny potencjał, w sensie tego drzewa. Według mnie nie ma co tutaj gdybać i zaraz sami się przekonacie, że wiele wskazuje na to, że Egipcjanie stosowali tego typu środki. Tutaj muszę jeszcze dopowiedzieć, że część naukowców jest przekonana o tym, że mimo występowania dwiema w całym organizmie człowieka, to jego produkcja miałaby odbywać się w przyszynce, która jest częścią mózgu każdego człowieka. Naukowcy doszli do takich wniosków podczas badania szczurów, kiedy właśnie zaobserwowali, że komórki szyszynki właśnie tych stworzeń wydzielają tę silną psychodeliczną substancję psychoaktywną. Sama szyszynka jest to maleńki narząd w centrum mózgu, który odegrał ważną rolę w filozofii Kartezjusza. Uważał ją za główną siedzibę duszy i miejsce, w którym formują się wszystkie nasze myśli. Mówi się, że pierwszy opis szyszynki i pierwsze spekulacje na jej temat i jej funkcji można znaleźć w obszernych pismach Galena, który żył w II wieku naszej ery. Był to grecki lekarz i filozof, który większą część swojego życia spędził w Rzymie. I co ciekawe, jego system zdominował myśl medyczną aż do XVII wieku. Wielu z Was zna oko Ra czy oko Horusa ze starożytnej egipskiej ikonografii. Podobieństwo pomiędzy okiem Ra a szyszynką widzianą z boku jest uderzające. Co ciekawe, często rysowano je na sarkofagach na wysokości środka czoła. Ciekawi mnie, czy według Was oko Horusa faktycznie przedstawia sekretne obszary mózgu, w których każdy człowiek może osiągnąć oświecenie. Wspominałem dzisiaj już o badaniach, według których po zażyciu DMT swoją aktywność w mózgu zwiększają fale, które normalnie przeważają podczas snu i śnienia. Być może właśnie to z tego powodu narząd ten bywa nazywany trzecim okiem, bo to właśnie może nim spoglądamy podczas snów czy stanów psychodelicznych, w które wprowadzali się różni szamani i kapłani od tysięcy lat. Wracając do starożytnego Egiptu, no to dla ówczesnych ludzi kwiat lotosu był symbolem odrodzenia i słońca. Egipcjanie zwrócili uwagę na to, że zarówno słońce, jak i lotos znikały w nocy, no i pojawiały się ponownie rano. Ten owy cykl znikania i ponownego pojawiania się był postrzegany jako symbol odrodzenia i nowych początków. Kwiat ten, a szczególnie mam tutaj myśli lotos niebieski, czyli lilię wodną, był kojarzony ze śmiercią. Dlatego ponoć był używany w różnych tradycjach pogrzebowych. Dodatkowo lotos był stosowany wtedy jako lekarstwo, ponieważ miał zdolność do leczenia lęków i bezsenności. Do tej pory kwiat ten jest symbolem Egiptu, ale bardzo popularny był w wielu innych cywilizacjach na świecie. Tematem otwartym pozostaje to, czy Egipcjanie wykorzystywali psychodeliczne właściwości lotosu, który zawiera omawiane dziś DMT. Wiele wskazuje na to, że tak, że robili to. Spójrzcie teraz na to, co przetrwało do naszych czasów. Tutaj na dole widać wyraźnie kwiat lotosu, a mężczyzna po prawej stronie no, ewidentnie przekazuje bogowi ra, fajkę do palenia. Albo to raczej Bóg Ra przekazywał ją kapłanowi. Jeżeli to Bóg przekazywał właśnie tą substancję człowiekowi, no to inaczej mówiąc przekazywał mu sekretną wiedzę na temat budowy świata i itd. Tak przynajmniej symbolicznie. Nie jest to oczywiście jedyne przedstawienie tego typu i no i lotos widoczny jest w wielu miejscach prawdopodobnie jako właśnie dar dla ludzi. Bóg Ra na tych przedstawieniach bardzo często trzyma w ręce krzyż Ang, który nazywany jest kluczem życia. Według mnie wszystko tutaj fajnie układa się w całość. Tak na moje oko, no to ewidentnie widać tutaj, że Egipcjanie zażywali takie substancje, które zawierały DMT i pozwalały Kepanom, powiedzmy, że no podróżować poza ciało i przestrzeń. Do tej pory robią to szamani w innych rejonach świata, a jak wiemy, między tymi wszystkimi starożytnymi cywilizacjami z całego świata jest ogromna ilość podobieństw, a to jest kolejne z nich. Patrząc na świat z punktu widzenia atomowego, to cały świat wydaje się być iluzją, no bo przecież gdy naukowcy przyjrzeli się bliżej atomowi, no to okazało się, że niemal w 100% zbudowany jest z pustki. Podobnie wyglądało to, gdy przyjrzeli się elementom, które dostrzegli właśnie w jego wnętrzu. One również nie ma w 100% powiedzmy, że są puste, znaczy puste pod względem materialnym, ale obszar ten wypełniony jest jakąś energią. Jest tam jakieś pole, które utrzymuje te wszystkie cząsteczki w odpowiednim miejscu. Łącząc to wszystko z fizyką kwantową, to można dojść do różnych dziwaczych teorii, które opisują budowę naszego świata. Mówiąc, że są one dziwaczne, mam tutaj na myśli oczywiście spojrzenie akademickich uczonych, którzy są mocno zdogmatyzowani, no i powiedzmy, że zamknięci mentalnie w fizycznym świecie. I jestem przekonany, że w przyszłości doczekamy się jeszcze wielu niesamowitych odkryć w tym temacie. Nawet sam Nikola Tesla mówił, że wszystko wokół nas wibruje, jest po prostu energią, a nasze myśli, a raczej mam tutaj na myśli jakieś nowe idee i pomysły, napływają do nas z kosmosu. No chociaż powinienem tutaj raczej powiedzieć, że z otaczającego nas Wszechświata. No ale i to określenie nie jest do końca odpowiednie. Oczywiście, wielu ludzi ma tutaj jakieś swoje teorie i nazewnictwo, ale to nie jest odcinek dotyczący tego tematu, więc dlatego rzucam tutaj hasła tak bardziej ogólnikowo. Czy możliwe jest, że nasze mózgi są taką anteną, która jest w jakiś sposób połączona z czymś więcej? Podobnie jak radio odbiera fale nadajnika, co o tym sądzicie? Jeżeli nie interesowaliście się takimi tematami, to może się to wydawać mega dziwne i niemożliwe. Ale tak jak już wspominałem, nasz wszechświat jeszcze wielokrotnie zaskoczy naszych akademików. Wracając ponownie do starożytnego Egiptu, to na tych płaskorzeźbach, na których widoczna jest dymiąca fajka i kwiat lotosu, kapłan ma dziwaczny piramidalny strój, na którym również przedstawiono kwiat lotosu. Tutaj jednak aktualnie no nie mam żadnych pomysłów, dlaczego ich strój właśnie ma taki piramidalny kształt i co ma to symbolizować w połączeniu z lotosem. Liczę na to, że być może ktoś z Was podzieli się jakimiś swoimi przemyśleniami na ten temat. Patrząc na to, że podczas badań nad DMT w XX i XXI wieku, większość ludzi biorących udział w doświadczeniach oznajmiało, że podczas odmiennych stanów świadomości mieli oni kontakt ze świadomymi, inteligentnymi istotami, które według nich oczywiście nie były tylko wymysłem i snem. Nie zagłębiając się już w tym odcinku, czy były to prawdziwe doznania, czy jednak nie, no to możemy być pewni, że starożytni Egipcjanie musieli im takie odczucia brać na poważnie. Nie mieli oni przecież wojonych dzisiejszych filtrów dotyczących budowy wszechświata, które nabyliśmy w naszych szkołach w trakcie edukacji. I zbrali te wizję jeszcze w większym stopniu jako coś rzeczywistego, oczywiście w poddaniu do współczesnych nam ludzi. Zbliżając się pomału ku końcowi, dodam jeszcze, że ogromna ilość pomysłów i rozwiązań naszych problemów przychodzi do nas w nocy podczas snów, no albo dostajemy olśnienia po przebudzeniu. Jestem przekonany, że takie przypadki miał każdy z Was. Oczywiście, nasi akademicy mają tutaj swoje odpowiedzi i być może są one trafne. Nam może tylko delikatnie dotykają tego rozbudowanego i niezrozumiałego dla nich tematu. Mają oni również odpowiedzi, jeżeli chodzi o działanie psychodelików, no bo według nich pobudzają one po prostu naszą kreatywność. Nie wiem, czy zajecie sobie z tego sprawę, ale niezliczona ilość wynalazków i genialnych pomysłów, których dokonali zdanie na całym świecie badacze i odkrywcy, no to dokonali oni ich często właśnie dzięki użyciu tego typu nielegalnych lub ilegalnych substancji, w zależności o jakim czasie w historii mówimy. No bo w jednym czasie one były legalne, później one już były nielegalne. Jeżeli chodzi o te różne odkrycia, które dokonano po psychodelikach, no to jest to bardzo ciekawy temat, ale na całkowicie inny oddzielny odcinek. Dzisiejszy, tak jak wiecie, miał dotyczyć przecież głównie starożytnego Egiptu. Jako zajawkę podam tutaj jeszcze przykład Nikoli Tesli, który był geniuszem i w rzeczywistości to jemu zawdzięczamy XX i XXI wiek. No bo to albo on sam wymyślił wiele urządzeń, bez których byśmy się teraz nie obeszli, albo przynajmniej dał solidne podwaliny pod ich odkrycie. Mimo tego, że wszystkie jego urządzenia wyprzedzały swoją epokę, to nigdy nie rysował swoich projektów, nie robił testowych egzemplarzy, nie uczył się krok po kroku na swoich błędach. On po prostu miał pomysł i wiedział, jak to urządzenie ma działać. Dlatego ono od razu konstruował funkcjonujące urządzenia. Dodatkowo, Nikola Tesla twierdził, że podczas swoich snów podróżuje po innych światach. Ma tam wielu realnych przyjaciół, światy te wyglądają inaczej i to tam miał zdobywać natchnienie na swoje pomysły. Sugerując się tym, co mówił, to właśnie tam miał mieć szansę podglądnąć działające urządzenia, a następnie odtwarzał je po przebudzeniu za pomocą narzędzi wtedy mu dostępnych. Jak dziś już wiemy, DMT, a więc substancja, którą ma w sobie każdy człowiek, jest mocno powiązana zarówno z procesem snów, śnienia, jak i z silnymi psychodelikami, które są stosowane przez dzisiejszych ludzi, jak i starożytnych Egipcjan. Między innymi starożytnych Egipcjan. Czy możliwe jest, czy wyjrzenia tych wszystkich ludów oparte były po doświadczeniach, po zażyciu tego typu substancji? Co o tym myślicie? Zastanawiam mnie czy interesują was takie tematy. Być może chcielibyście usłyszeć coś jeszcze w podobnej tematyce, ale z punktu widzenia innej cywilizacji, na przykład Starożytna Grecja lub jeszcze jakieś inne. W starszych odcinkach wielokrotnie powtarzałem, że moim celem nie jest dawanie gotowych odpowiedzi, a bardziej zachęcanie was do własnych przemyśleń i poszukiwań. W tym odcinku to już jest wszystko, co dla was przygotowałem. Dziękuję wszystkim za waszą aktywność i liczne komentarze. Niestety, tak jak często powtarzam, z powodu ograniczonej ilości czasu nie jestem w stanie ich wszystkich przeczytać, a już z pewnością na pewno nie na nie wszystkie odpowiedzieć. Wtedy no, nie miałbym już czasu na robienie kolejnych odcinków. Staram się w miarę na bieżąco czytać pojawiające się komentarze, ale z odpowiedziami jest już ciężej. Liczę na to, że w przyszłości ulegnie to trochę zmianie, więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że nie jestem zbyt aktywny właśnie w komentarzach pod moimi filmikami. No ale zakładam, że wolicie, żeby pojawiał się regularnie odcinek na przykład raz w tygodniu, niż żeby pojawiały się one rzadziej, ale za to byłbym aktywniejszy w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć, adios.